Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam pakiet edukacyjny, pakiet łączony wydawnictwa edukacyjnego Podręcznik Karnia dla dzieci 6- i 5-letnich. Dlaczego o tym pakiecie dzisiaj będę mówiła? Dlatego, że nauczyciele w całej Polsce, ci wszyscy z Was, którzy pracują z grupami łączonymi, bardzo często mają taki troszeczkę problem, jak pracować z grupą, kiedy mamy w grupie dzieci mieszane wiekowo. Ja właśnie dlatego o tym pakiecie Razem Uczymy się wydawnictwa edukacyjnego Podręcznik Karnia Wam opowiem. Podzielę to sobie na materiały dla nauczycieli i także na materiały dla dzieci i pokażę Wam, jak na tym pakiecie pracować i dlaczego bardzo warto mieć go w Waszej grupie przedszkolnej. Jeżeli chodzi o nauczycieli, o to, z czego będziecie korzystać, jakie w ogóle tutaj są dla Was pomoce dydaktyczne, to zacznę chyba od przewodnika metodycznego. Jeżeli chodzi o przewodnik metodyczny, są tutaj aż 4 części. Ja sobie pozwolę go otworzyć i powiedzieć Wam, z czego on się w ogóle składa i czego możecie się spodziewać, kiedy będziecie z niego korzystać, przygotowując się do zajęć. Przede wszystkim pojawia się tutaj temat kompleksowy, czyli taki, który realizujecie przez cały tydzień pracy z dziećmi. Oprócz tego oczywiście rozpisany jest szczegółowo każdy dzień, co bardzo ułatwia Wam przygotowanie się do zajęć. Mamy tutaj propozycje wpisu do dziennika zajęć, także rozpisane są rozwijane kompetencje dzieci oraz punkty, co najważniejsze, z podstawy programowej. Poza tym zorganizowany jest cały poranek, bo przecież rano musimy przedszkolaki czymś bardzo angażującym zająć. Rozpisane są zajęcia dydaktyczne. Mamy tutaj przedstawiony cały przebieg tych zajęć, wierszyki, piosenki, propozycje gier i zabaw. I tak rozpisane są dla Was kolejne dni, czyli 5 kolejnych dni, podczas których będziecie realizować swoje zajęcia z kilkulatkami w Waszej grupie mieszanej, przypominam, w grupie mieszanej 6- i 5-latków. Co jeszcze otrzymuje nauczyciel? Nauczyciel jeszcze otrzymuje oczywiście program wychowania przedszkolnego, do którego zawsze możecie sobie zerkać, kiedy prowadzicie zajęcia i przygotowujecie się do tych zajęć. Poza tym mamy takie piękne karty. Wasi uczniowie, myślę sobie, są wzrokowcami. Te karty, alfabet oraz cyfry bardzo Wam ułatwią pracę z dziećmi w grupie. Ja sobie pozwolę Wam pokazać karty, które są kartami z alfabetem, czyli mamy literki drukowane, literki pisane, oczywiście obok obrazeczki, czyli dzieci mogą mówić, co widzą, dzieci będą pewnie dzielić to na sylaby i oprócz tego z tyłu pojawiają się cyfry od 1 do 10 i zawsze oczywiście obok cyfry jakiś taki odpowiednik sensoryczny, obrazek z odpowiednią ilością przedmiotów, którą dzieci będą kojarzyć z symbolem. Więc na tych kartach sobie pracujecie, karty są pięknie opracowane graficznie i są bardzo ładne, wiemy, że przedszkolakom się bardzo podobają i nauczycielom także. Poza tym tablice demonstracyjne. Tablice demonstracyjne są takiego większego rozmiaru, bo chodzi o to, że jeżeli ja pracuję z grupą, która jest liczna i jest tam 25 dzieci, to chcę, żeby cała grupa widziała, co ja pokazuję. I tutaj mamy literki, oczywiście do głoskowania, do dzielenia wyrazów na sylaby. Dzieci będą opowiadały, co widzą, ale pojawiają się też takie karty, które są takimi zdjęciami, powiedziałabym, ogólnymi, czyli jeżeli rozmawiam sobie z moją grupą o bezpieczeństwie na drodze, to mam co pokazywać i mogę się odnieść do tego rysunku. A jeżeli będę rozmawiała o porach roku, o spacerach, o spędzaniu czasu razem, to mam też taką kartę, którą mogę na tych zajęciach wykorzystać. Jeżeli na przykład chcę poopowiadać o Polsce i będziemy tutaj sobie robili taką wycieczkę geograficzną, może trochę historyczną, to pracuję na karcie pracy, gdzie właśnie mam mapę Polski i tych kart jest naprawdę wiele, tutaj o pogodzie, zwierzęta na farmie, rodzina. Generalnie jest na czym pracować. Jeszcze raz powtórzę, one są takie duże, dlatego że pracujemy z liczną grupą. Zazwyczaj mamy w kole przed sobą 25 dzieci i chcemy im bardzo wyraźnie pokazać tablice i to, co na nich jest. Poza tym jeszcze, co dostaje nauczyciel? Nauczyciel jeszcze dostaje płyty, jest ich aż 5, płyty z muzyką oczywiście. Tutaj jest muzyka klasyczna, również muzyka na każdą okazję. A oprócz tego jeszcze jest płyta muzyczna do pakietu Razem Uczymy się, którą wykorzystujemy sobie na zajęciach w grupach przedszkolnych, kiedy takie właśnie prowadzimy i kiedy chcemy, żeby coś tam muzycznie się w tej grupie zadziało. Teraz słuchajcie, pozwolę sobie przejść do
do tego, co dostają dzieci. Dla dzieci jest pakiet, pakiet Razem Uczymy Się, pakiet 5-latek i pakiet 6-latek. Jeszcze raz wspomnę, bo chciałabym, żeby to bardzo tutaj wyraźnie wybrzmiało, że mówię o pakiecie łączonym, czyli takie pakiety dostaną wasze przedszkolaki wtedy, kiedy w grupie macie 5- i 6-latki i z nimi musicie pracować. I co jest takiego fantastycznego w tych pakietach i co bardzo ułatwi pracę nauczycielom? Przede wszystkim to, już wam pokazuję, wezmę sobie część pierwszą dla 5-latka i część pierwszą dla 6-latka. One wizualnie różnią się tym, że 6-latek będzie bez rameczki, a 5-latek ma taką rameczkę, jeżeli chodzi o okładkę, czyli z łatwością odróżnicie, która książeczka jest dla kogo. Każde dziecko dostaje karty pracy, ich są aż 4 części, czyli 4 części kart pracy dla 5-latka, 4 części kart pracy dla 6-latka i też oczywiście wyprawkę Razem Uczymy Się. Taką wyprawkę dostanie 5-latek i 6-latek, ale ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, dlaczego ten pakiet jest taki rewelacyjny, jeżeli pracuje w grupach łączonych, gdzie mamy pomieszane dzieci wiekowo. Już wam pokazuję. Generalnie graficznie te książeczki będą wyglądały, no wydaje się, że tak samo. Ale na przykład, kiedy tutaj popatrzę sobie na pierwszą stronę, to widzę, że polecenie pierwsze narysuj coś tam w ramce, będzie takim samym poleceniem dla 5- i 6-latka, ale już kiedy dzieci mają narysować żaglówki, to zupełnie inaczej będzie wyglądać praca 6-latka, inaczej 5-latka. Dlatego, że 5-latek, zobaczcie, będzie rysował po śladzie, a 6-latek, no tutaj gradacja takiej trudności następuje, będzie musiał sam sobie tą żaglóweczkę narysować, czyli inaczej troszkę będzie pracować 5-latek, inaczej 6-latek, bo bierzemy pod uwagę możliwości dzieci, no i umiejętności w danej grupie wiekowej. Jeżeli sobie teraz spojrzę na przykład na cyferki, wprowadzana jest tutaj cyferka 1, to tutaj w książeczce dla 6-latka będą te cyferki w liniaturze na przykład mniejsze. A zobaczcie, jak to wygląda w książeczce dla 5-latka. W książeczce dla 5-latka też jest cyfra 1. Niby z pozoru ta strona wygląda tak samo, identycznie, ale mamy o wiele większe cyfry w liniaturze i dziecko pracuje na innym rozmiarze cyfr. Poza tym jeszcze chciałabym zauważyć, że jeżeli chodzi o zbiory, to zobaczcie, o wiele więcej tych zbiorów i o wiele więcej pracy tak naprawdę będzie tutaj wkładał w zadania matematyczne, w ten obszar matematyczny 6-latek, a zupełnie inaczej będzie pracować na mniejszej ilości zbiorów 5-latek. I generalnie właśnie z pozoru książeczka wygląda tak samo, każda karta pracy wygląda tak samo, ale rzeczywiście te karty pracy różnią się i 6-latek dostaje troszeczkę inne zadania niż 5-latek i wtedy myślę sobie, że każdy jest przeszczęśliwy. Dlatego, że nauczyciel ma takie poczucie, że progresuje bardzo, idzie do przodu z grupą 6-latków, 5-latki natomiast zostają na swoim poziomie, dzieci się nie nudzą, każdy wie, co ma robić, no właśnie dlatego, że tak jest skomponowany ten pakiet łączony. Jeszcze tylko zwrócę uwagę na przykład na takie zadanie, gdzie jestem przy temacie Jestem bezpieczny na drodze, mamy na przykład znaleźć różnice, o wiele więcej tych różnic jest dla 6-latka, o wiele mniej dla 5-latka. I bardzo ważna informacja i dla nauczycieli, czyli dla was i dla rodziców, że tak naprawdę wszystko to, o czym mówiłam, znajdziecie na platformie. Tam są i karty pracy w PDF-ie, i przewodniki metodyczne, i scenariusze zajęć. Logujecie się na platformę, na stronie internetowej Wydawnictwa Edukacyjnego Podręcznikarnia i tam też te wszystkie zasoby macie dla siebie. Możecie tam pracować też z przedszkolakiem, są też tam gry interaktywne. Bardzo was zachęcam do pracy na pakiecie Razem Uczymy Się dla grup łączonych dzieci 5- i 6-letnich, bo niesamowicie ułatwia to pracę nauczycielowi i niesamowicie ułatwia to pracę też dzieciom.